maleńkiej gminie Harzów, leżącej na południu Polski. W zachodniej części Śląska Cieszyńskiego żyje ponad 10 tysięcy mieszkańców. To stąd rozchodzą się malownicze krajobrazy na panoramę Beskidów oraz otaczające ze wszystkich stron liczne pagórki, lasy i potoki. I może stwierdzicie, że przecież takich pięknych miejsc na świecie jest więcej. Ale to właśnie tu pewna rodzina przeżyła niezwykłą, wręcz magiczną przygodę. A było to tak. Mamo, nudzi mi się. To zagrajmy w grę. Super! To kto zaczyna? Ja, to kolej. Znajdujemy się w Kończycach Wielkich, kolejnej pięknej wsi w gminie Harzów. To tutaj mieszkała kiedyś hrabina Gabriela Thun von Hohenstein. I to jest jej ławeczka. Obok zabytkowy drewniany kościółek pod wezwaniem świętego Michała Archanioła z 1777 roku. Przejdźmy się piękną alejką prowadzącą do pałacu. Przed nami piękny pałac, w którym mieszkała hrabina, dobra pani z Kończyc Wielkich. Patrzcie, ktoś do nas macha. Idźcie się przywitać. A teraz w magiczny sposób przeniesiemy się w inne miejsce. Proszę bardzo, pani rzuca. I wylądowaliśmy przy najstarszych dębach w gminie Harzów. Przemko ma 450 lat, a Mieszko 750 i jest najstarszym dębem na Śląsku Cieszyńskim o obwodzie 850 cm. Warto odpocząć w cieniu tych historycznych drzew. Można też zagrać z kicakiem żołędziokiem wchowanego. Gramy? Gdzie jest Franek? Może na drzewie? Nie, tam go nie ma. A może tu? O! Mam cię, Franek! Gdzie jest Oliwka? Może w dziurze? Nie ma. Może w lesie? Ciekawe, gdzie ona jest? O! Tu cię mam, Oliwka! Znalazłem! I to już jest koniec naszej podróży po Kończycach Wielkich. Szczęśliwej drogi do